Na razie rękę widzę. Aha. Już jesteśmy na żywo i co panie Stanisławie, pan tam podpisuje? Cyrograf no, jakiś? Nie cyrograf, po prostu zarabiam pieniądze. Jestem testerem jedzenia w restauracji, jak ona się nazywa? Tessona, na ulicy, w Krakowie, na ulicy Kobierzyńskiej, 142. Ja jako wykonawca podpisuję umowę o dzieło. Niewiele zarobię, może jedną złotówkę, ale zawsze to coś. Tutaj właściciel przywitał nas pytaniem właśnie, co słychać w świecie normalnych ludzi. No cóż powiedziałem, wygląda na to, że on jest normalnym człowiekiem. Nie dał się steroryzować tymi idiotycznymi przepisami, które nawet bezprawnymi. No i w związku z czym przyszliśmy tutaj, żeby go wspomóc. Normalnego człowieka, który jest zniszczony, jak i większość innych przedsiębiorców. Przez kogo? Przez ludzi, którzy są zabezpieczeni finansowo. Ci, co podejmują decyzję o tym, że ma być gospodarka zamknięta, że mają ludzie umierać z biedy w samobójstwach i tym podobne, to ci ludzie, czyli rząd, dyżurni lekarze typu pan Orban i inni, nie obawiają się o swoje pensje. Te decyzje o tym, żeby innych zniszczyć, podejmują ci, którzy za nasze podatki mają zabezpieczone pensje. Chciałem zwrócić uwagę. No więc podpisałem właśnie tę umowę o dzieło. Tu z małżonką jestem. Ja zamówiłem sobie. No jest to restauracja włoska, ale ja sobie zamówiłem jednak sam z ziemniakami i kaputą zasmażaną, jak to we włoskiej restauracji, żona jakich ragu, ale na cienkim cieście. Na cienkim cieście, tak, schabowy. Także no podpisałem, zamawiający jeszcze nie podpisał, wypełniłem i będę usług wypełnił. Skosztujemy, jakie to jest i ocenię. No, zakładam, że wywiążę się z umowy. Zamierzam to zjeść. Jest pytanie, czy jest pan za Wisłą, czy za Krakowem? Czy jestem za Wisłą? Byłem swego, zmieniało mi się w życiu. Byłem na początku przez wiele lat za Krakowią, potem za Wisłą. Prawdopodobnie było to związane z tym, jak to psychologicznie, że Wisła miała potem lepsze wyniki, więc człowiek jak głupi szedł za tym, który zwycięża. A teraz w tej chwili jest mi na równo. To znaczy, obydwa, za tymi zespołami jestem ogólnie w Polsce, bo jestem krakowianinem. No, to są krakowskie zespoły, więc nie, ja nie jestem w tej chwili kibicem. Jak są derby, to ja oglądam, jeżeli oglądam, nie zawsze, to oglądam, żeby pooglądać grę. Pan Kamil i Dominik życzą panu smacznego. Dziękuję bardzo. Chwała panu Żółtkowi. Jeśli nie ma pytań, to coś może od siebie dodam. No to zapraszamy. Wychodziłem z domu dzisiaj, jak przeglądałem sobie statystyki związane z COVID-em. No i co się okazuje? No popatrzyłem się na statystyki podawane przez WHO dotyczące Szwecji, Polski i Białorusi. I jak to wygląda ze śmiertelnością na milion mieszkańców? No więc w Szwecji za cały ten okres, czyli od tam marca czy lutego 2020 roku do dzisiaj, to w Szwecji jest śmiertelność taka zawyżona, to znaczy na 1000 to zapisują, że umarli na COVID. Na COVID umarło 150 osób, a 850 umarło na nowotwór czy tam inne rzeczy, ale akurat mieli COVID, prawda? Ale niech będzie. Tą zawyżoną wielkość na COVID, na milion mieszkańców w Szwecji jest dokładnie tyle samo co w Polsce, śmiertelność, no tam z małymi odchyłkami. Na Białorusi jest pięciokrotnie mniej, ponad pięciokrotnie mniejsza śmiertelność, przez cały ten okres, czyli taka już statystyka solidna. Różnica jest tylko taka, że polska gospodarka została zniszczona, ludzie zostali zastraszeni. Śmiertelność w Polsce z powodów niecovidowych wzrosła nieprawdopodobnie. Proszę sobie wyobrazić, że od początku pandemii do dzisiaj zmarło 80 tysięcy ludzi więcej, aniżeli w poprzednich latach. Dwukrotnie więcej zmarło, prawda? Przedtem zmarło 80 tysięcy, teraz 160 tysięcy. 80 tysięcy więcej. Nawet gdyby zaliczyć tych wszystkich, co na raka umarli, a mieli COVID-a, prawda?
sprzęta tak serce, to gdyby ich zaliczyć, że oni naprawdę umarli na COVID, to zmarło 30 tysięcy osób na COVID, a 50 tysięcy zmarło z powodu restrykcji, z powodu zamkniętych szpitali, z powodu tego, że ludzie nie wychodzą na spacer, nie pójdą na siłownię, nie ćwiczą, że tracą majątki, rodziny z powodu finansowych, popełniają samobójstwo i tym podobne. 50 tysięcy osób, a uwzględniając fakt, że tak naprawdę na COVID, tak klasycznie na COVID, no to jednak umarło około 5 tysięcy osób, to mamy, proszę Państwa, 75 tysięcy osób dodatkowo zmarłych z powodu tych restrykcji. Co, jakie tu proporcje, mocią Panie, no, to jest coś nieprawdopodobnego. Ktoś tu ma krew na rękach przecież, nie? W Szwecji, w Białorusi tego nie ma. Ci ludzie nie umarli. W Białorusi 5 razy zmarło na ten COVID tak zwany, niż w Polsce. W Szwecji tyle samo, ale nie ma tych dodatkowych śmierci. Dziesiątków tysięcy nie umarli, bo nie ma tych restrykcji. Na Białorusi w ogóle nie ma żadnych restrykcji. W Szwecji no, są tylko zalecenia. I mamy taki dowód, jak ktoś nie lubi Białorusi, niech się na Szwecję przypatrzy. Mamy ten dowód jak na tacy, ale nic. To nic nie znaczy. Nie, bo my będziemy swoje robili, swoje restrykcje wprowadzali, bo rząd chce sobie porządzić. Bo rząd chce, żeby się ludzie bali, bo lekarze typu etatowi, którzy na usługach rządu są, chcą zarabiać większe pieniądze, bo można rządzić ludźmi. Bo odszkodowania można dawać tym, którym się chce, a nie tym, którym się należy. Dlatego nie wprowadzano też oczywiście klęski żywiołowej i tak dalej, nie? Stanu klęski żywiołowej. Bo wtedy trzeba by zapłacić odszkodowanie, komu się należy, a nie temu, komu się po uważaniu da. No wiadomo, dzieli rząd, no. No, dla rządu to jest cudowna sprawa. No, trochę się boi tego, bo to rzeczywiście jest groźne, ale dzięki temu też rządzi i liczy na to, że zdobędzie następne wybory, bo przecież on dał, tym dał, tamtym dał, prawda? No, pan Piotrze, tak to wygląda. Kiedy skończy się lockdown? No, wiecie Państwo, lockdown skończy się wtedy, kiedy normalni ludzie i większość ludzi przestanie panikować i przestanie umierać z innych powodów. Dlatego, bo nie dostali się do szpitala i zaczną się normalnie zachowywać, tak jak my dzisiaj. Czyli normalnie otworzą restauracje, będą przychodzili do restauracji, jedni otworzą sportowe jakieś tam urządzenia do dyspozycji, drudzy będą tam na to przychodzili, ludzie przestaną idiotycznie się bać wyjść na spacer i wtedy się skończy lockdown. Po prostu nie ma wyjścia, po prostu jest to coś w rodzaju, no bo umieramy po prostu, umieramy z powodu przepisów. Jak my tego nie zajmiemy się tym, to nas, rząd nam będzie trzymał lockdown i tego typu restrykcje przez dziesięciolecia, do końca waszego życia. Do końca waszego życia będziecie pod pręgierzem władzy rządu. Co to za restauracja jeszcze? Bo nie wszyscy słyszeli, dopytują się. Kraków, ulica Kobierzyńska 142. Restauracja, której nie byłem do tej pory. Tessone. No to jest włoska taka restauracja, no pierwszy raz jestem, jeszcze nie jadłem, więc nie umiem ocenić, na razie tylko piwo, bardzo dobre to są pszeniczne, ja lubię takie i tyle i zachwalam tą, polecam tą restaurację, na razie nie z powodu smaku, bo jeszcze nie jadłem, to mogę później powiedzieć, ale z powodu normalnego zachowania właściciela. Ratuje swoje życie, no po prostu. Kiedy live u Makłowicza? Można nas rzucić. Właśnie o tym podaję. Bardzo proszę nawet powiedzieć tutaj do... Czasami jest bardzo dziwne zachowanie policji, która wchodzi, jakby to było jakieś, na przykład skręcalibyśmy bronię, albo... Tak, no, albo marihuanę, prawda, no. To właśnie właściciel. Podpisaliśmy się oboje. Ja się też podpisałem. Także ja nawet ten PESEL wypełnię, żeby nie było... No, dziękuję bardzo za normalne zachowanie. Dziękuję. Wypełnimy ten PESEL. Teraz wszyscy biorą kredyty na Stanisława Żółtka. Nie no, przejdziemy do góry, żeby nie było widać kamerze. No tutaj pytaliśmy się właśnie na właścicieli. Nie ma żadnych obiekcji, żeby to nagłośnić. No tylko, żeby innych klientów nagrywać, no bo to ich nie pytali. Zwrócił uwagę na to, że czują się jakby byli coś robili przestępczego. Tak.
tutaj skręcali broń czy inną działalność, prowadzili nielegalną. No tak właśnie mówi, że tu pojawia się policja, coś sprawdza, a to jest wszystko legalne. No. Wiecie Państwo, że wszystkie te przepisy związane z tymi rozporządzeniami Rady Ministrów są oczywiście pozbawione żadnych podstaw prawnych. To jest dokładnie tak samo, jak mój kolega jakiś przepis wydał. No. To jest po prostu tylko policja, no boi się o swoje stanowisko. Ja to rozumiem, to nie? Komendanci nie chcą wylecieć z pracy, policjanci nie chcą mieć kłopotów, no to wykonują polecenia bezprawne, głupie, i bo ten rząd rzeczywiście zachowuje się w sposób... sposób skandaliczny. No, nawet rozporządzenia, które daje Rady Ministrów, tak szyfruje kolejnymi nakładkami, żeby nikt nawet nie rozumiał, co jest grane. Bo to jest wygodne dla rządzących, jeżeli poddani, prawda, nie rozumieją nawet rozporządzeń, nie rozumieją prawa, no to zakładają, że to, co w telewizji pan premier powie, to jest prawo. Co więcej, bardziej są posłuszni, bo przecież nie znają prawa. Więc dlatego się robi tego typu bałagan nawet w prawie. To oczywiste to jest. Tak było w każdych systemach totalitarnych. Panie Stanisławie, tutaj pan Kamil pyta, napoje gazowane, dlaczego pan nie zamówił tego napoju gazowanego, czy za drogi jest? No i... A jakiego, jakiego tego? No i wiecie Państwo, ja zarabiam jedną złotówkę, no to... To ja sobie za to mogę kupić, ale... Bo tutaj miłośnicy napoi są zawiedzeni faktem, że Pepsi dwulitrowa kosztuje 11 zł. Myśmy na to pozwolili. Pozwoliliśmy na to, żeby rządzący mogli nam dowolne podatki z dnia na dzień wprowadzić. Takie, które idą po naszych kieszeniach. Jeszcze z takim głupim gadaniem, że to przez nie nas to nie, nas nie uszkodzi to, bo to pokryją to, rozumiem, producenci, prawda? No bez przerwy jest taka gadanina, nie? Podatek od benzyny, jak obniżymy podatek, to nie zmieni sytuacji, benzyna będzie po to samo, nie? No tak kretyńskie jakieś takie gadania, i to najgorsze jest to, że niestety większość społeczeństwa słucha tego, mimo że widzi, z jakiego powodu coś podróżało, że to z powodu podatku i tak dalej, to chyba w telewizji premiera, czy tam jakiegoś szefa wszystkich szefów, prawda? I to, co on powie, jest ważne. Nie to, co widzą ludzie na własne oczy. Ludzie, myśmy stracili, znaczy my, no ja mam nadzieję nie, ale większość ludzi zatraciła zdolność własnego rozumowania. Siedzimy przed telewizorami, słuchamy świata obrazkami. To, co nam na tacy podadzą, to jest prawdziwe. No już nie. Kończymy. Tutaj. Schabowy tutaj. No, jedzenie jest prawdziwe. Ragu do Alana ma wyszło. Penne za ciebie. Są tutaj. Są właśnie pan Radek się pytał, co pan zamówił. Spojrzałem na menu i raugut wołowy, ragu, ale to małżonka. Powinien być dobry. Pani. Ja schabowy z kapustą. A stawek schabowy, prawda? Niestety na Włocha się nie nadaje. Nadaje się, nadaje, ale akurat dzisiaj mam ochotę na schabowy z kapustą. A co to Włosi nie mogą schabowego zjeść? Czekamy, aż lokale z polskim jedzeniem otworzą się też na chwilę. No więc właśnie, bo co to jest? Co to jest? Jedyni odważni, normalni ludzie to są ci, co włoskie knajpy mają tutaj? Dobrze, to będziemy kończyć, bo może nie wszyscy chcą oglądać, jak pan konsumuje. Tak. Ale chciałem pokazać, że wykonuje umowę. No tak, tak, no, musi być wykonanie. Chociażby jeden gryznie, żeby pokazać, no. Dobrze. I powiedzieć, jedzenie jest dobre, bo sprawa reklamy nie żadnej krypto, normalnej reklamy jako konsumenta i tak. Bardzo dobry jest. Jako tester stwierdzam, że jest bardzo dobry schabowy i ziemniaki. I nawet chyba, a to jest ta kapusta, to jeszcze nie jest. I kapusta też jest bardzo dobra. Bardzo polecam. Także gratulacje składam właścicielowi tej restauracji za odwagę, no właściwie za normalne zachowanie. Natomiast nie składam gratulacji pozostałym, którzy niestety są tchórzami przy nim. Bez maseczki pan konsumuje. To nie, tylko, nie tylko bez maseczki, tak to prawda, rzeczywiście powinien w maseczce konsumować. No. Natomiast ten.
Ja nie używam tutaj, nie, jakoś nie zdarzyło mi się używać maseczki. Jak komuś to, miałbym komuś wielką krzywdę zrobić, w sensie psychiczną, to tam przy nim jakąś maseczkę mogę ubrać, no. Natomiast no, raczej żyję w kręgu ludzi, którzy wiedzą, że no jest to choroba, bo jest, no przecież nie mówię, że nie ma przecież pandemii, nie? Nie jest jakaś straszna choroba, no wiecie, no mam mniej więcej taką szkodliwość, nawet może i większą niż grypa, nie? No ale nic na to nie poradzimy. Tak jak mówimy o tej Białorusi, czy Szwecji, czy będziemy nosili maseczki, czy będziemy nie wiem co i tak dalej, to tylko, że będziemy umierali z powodu braku ruchu, z powodu utraty własności i samobójstw. Natomiast nic to nie zmieni z punktu widzenia śmiertelności i zakażeń w tej chorobie. No mamy przykład naszych sąsiadów. No. I tyle. To nic, żegnamy się z Państwem. Dziękuję Państwu. Będziemy konsumować dalej. Tak jest. Będziemy wspomagać normalnego restauratora. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.